Brian Johnson wierzy, że przez oddanie swojego życia w ręce algorytmu uda mu się odwrócić proces starzenia i zlikwidować limit długości życia naszego gatunku. Żeby osiągnąć swój cel, nie cofnie się przed niczym. Do tej pory wydał ponad 2 miliony dolarów na setki eksperymentalnych zabiegów mających odwrócić proces jego starzenia. Mówimy tutaj o terapiach laserowych, codziennym naświetlaniu, setkach tabletek, nielegalnych operacjach ingerujących w jego geny, a nawet zażywaniu krwi własnego syna. Ale czy za jego działaniami, tak jak twierdzi, stoi troska o nas wszystkich? Wizja przedłużenia życia statystycznego Kowalskiego? Czy może chęć zarobku na naiwnych masach? A może ukrywa przed nami jeszcze inny, mroczniejszy cel? Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy zacząć od początku. Brian urodził się w 1977 roku w Provo, w Stanach Zjednoczonych. Od najmłodszych lat wychowywał się w społeczności kościoła mormońskiego. Jest to ważne dla naszej historii, bo mormoni wierzą zarówno w życie po śmierci, jak i preegzystencję. Czyli ich życie na ziemi jest tylko środkowym etapem między byciem duchem przed narodzinami i życiem wiecznym po śmierci. Brian przez długie lata był aktywnym członkiem życia kościoła. W wieku 19 lat został misjonarzem i wraz ze swoimi rówieśnikami wybrał się na 2-letnią misję do Ekwadoru. Oprócz szerzenia wierzeń swojej religii zajmował się pomocą humanitarną, w tym budowaniem domów dla potrzebujących. To m.in. doświadczenia z tej misji miały zainspirować go do szukania obszarów, w których mógłby pomóc ludzkości jako całości. Przynajmniej tak mówi. There was one question that mattered to me among all, which was: how could I create the most value of the species? Brzmi jak plan każdego nastolatka. Kto z was za dzieciaka nie chciał zmienić całego świata? Po powrocie do Stanów Brian udał się na studia. Jeszcze w ich trakcie otworzył swój pierwszy biznes. Kupował telefony komórkowe od dystrybutorów, przekazywał je sprzedawcom, innym studentom i za każdy sprzedany przez studenta telefon dostawał $200. Nic nie robiąc. A że to był okres wielkiego boomu na telefony komórkowe, no to biznes się kręcił. Brian jednak nie chciał wiązać swojej przyszłości z handlem, także po zakończeniu studiów otworzył jeszcze 2 biznesy, z których żaden nie pyknął. No ale wszystko miało się zmienić w 2007 roku. Jego kolejna firma, BrainTree, miała zajmować się procesowaniem płatności online dla biznesów. No i Brian nie mógł trafić lepiej. Tak wygląda wykres wartości zakupów online w Stanach Zjednoczonych od 2000 roku. I to jest skala w miliardach dolarów. Firma już po 4 latach działania znalazła się w top 50 najszybciej rozwijających się biznesów w USA. W 2012 roku BrainTree procesowało rocznie płatności na kwotę 12 miliardów dolarów. W 2013 roku Brian sprzedał firmę PayPalowi za $800 milionów, z czego ponad 300 milionów trafiło do jego kieszeni. Wszystko fajnie, ale ten sukces miał też swoją mroczniejszą stronę. Równolegle z rozwojem BrainTree, Brian założył rodzinę. Doczekał się trójki dzieci, wychowanych tak jak on i jego żona w wierze mormońskiej, którą na tym etapie Brian chciał desperacko porzucić, ale nie mógł tego zrobić ze względu na swoją rodzinę. Do tego cały czas zmagał się z wieloletnią, przewlekłą depresją. My mind was encouraging me to commit suicide on a non-stop basis. You just want relief from the awfulness and you cannot imagine feeling not depressed. Sprzedanie firmy było dla Briana impulsem do zmiany swojego życia. W ciągu jednego roku sprzedał firmę, rozwiódł się, odszedł z kościoła i pokonał depresję. Oczywiście ta zmiana miała mieć też olbrzymi wpływ na jego rodzinę. When I got a divorce, their mother stayed in the religion, I left the religion, and so the kids were in a tough spot. Do they believe in dad or do they believe in mom? And the kids kind of split. Dwójka dzieci zdecydowała się na pozostanie z matką, za to jeden z synów zamieszkał wraz z Brianem. Brianem, który w wieku 34 lat miał rozpocząć swoje życie na nowo. Tym razem z 300 milionami dolarów na koncie. I didn't care about spending the money on anything. Like money has no value to me outside of the objective to do something meaningful for the world. Brian postanowił wykorzystać 100 milionów dolarów na stworzenie funduszu, który miał pomagać firmom z obszaru deep techu. Lub jak sam powiedział, przenieść przyszłość do teraźniejszości. Fundusz wsparł ponad 30 firm wykorzystujących nowe technologie do rozwoju medycyny czy diagnostyki. Ale Brian nie zamierzał siedzieć na tyłku i tylko patrzeć, jak jego pieniądze zmieniają świat. In 2014, I personally came to the conclusion that we need a cognitive revolution, a reimagination of what it means to be human. So I founded a neuroscience company. Firma, o której mówi Brian, to Kernel. I to jest bardzo ciekawy temat, ale wrócimy do niego potem. Uwierzcie mi, tak będzie lepiej. Póki co przeniesiemy się do 2021 roku. Do tej pory Brian Johnson był kolejnym bezimiennym CEO. Oczywiście jego nazwisko było znane w świecie biznesu, ale to w ciągu kolejnych 3 lat trafiono na strony największych gazet i na usta mas. Wszystko za sprawą nowej, kontrowersyjnej misji Briana. In the 21st century, the only objective we have is don't die. But we're all gonna die, no? You don't think so? This is the thing.
Proszę Państwa, research do tego filmu trwał długie godziny. Także chciałem teraz zrobić taki mały shoutout do mojego nowego stanowiska, bez którego przypuszczam, że plecki by nie wytrzymały. Dostałem w swoje ręce niedawno podnoszone elektrycznie biurko od FlexiSpot. Tak, to jest fragment sponsorowany odcinka. I zrobiłem sobie nowe, piękne i wygodne stanowisko. Mamy tutaj fajny, zaokrąglany blat. Jego rozmiary i materiał możecie sobie oczywiście wybrać. Ja wolnąłem sobie jeszcze taką półeczkę, żeby mieć gdzie położyć monitor. Pod spodem schowałem interfejs. Mamy też szufladę, w której możecie chować jakieś drobiazgi. Mamy taki panel sterowania, gdzie możecie sobie podnosić i opuszczać biurko. Możecie zapamiętywać pozycje stojące i siedzące. A do tego ten panel ma wejście USB, także ja na przykład z niego korzystam jak z ładowarki. Jak zajrzymy sobie pod spód tego biurka, to mamy tam taką materiałową zaślepkę z magnesami, która nam chowa wszystkie kable, które by się tam pod spodem walały. Proszę Państwa, na stronie FlexiSpot znajdziecie też krzesła. To jest moje FlexiSpotowe krzesło, ergonomiczne. Możecie je podnosić do góry, do dołu, wysuwać siedzisko do przodu, do tyłu, pochylać się, blokować pochylanie. To wszystko, czego potrzebujecie od krzesła. Jest mega wygodne, super pasuje do całego stanowiska. Słuchajcie, FlexiSpot ma teraz wyprzedaż z okazji 8. rocznicy. Możecie dostać nawet do 46% rabatu. Także jeżeli planujecie nowe stanowisko, to zajrzyjcie do linku w opisie. Na stronie FlexiSpot znajdziecie wszystko, co możecie tylko chcieć, żeby wasz setup wyglądał pięknie. Wracamy do filmu. Najstarszy człowiek w historii zmarł w 1997 roku w wieku 122 lat i 164 dni. Ale to jest zdecydowanie odosobniony przypadek. Większość z nas może liczyć na 69 do 75 lat życia. To jest światowa średnia, odpowiednio dla mężczyzn i kobiet. 7 do 8 dekad. Trochę mało. Death is a terrible thing. We've all experienced it. And it would be wonderful if we could bring an end to it. Brian uważa, że osiągnięcie nieśmiertelności jest możliwe. Albo inaczej, nie wiemy, jaka jest górna granica żywotności ludzkiego organizmu, w przypadku, w którym wszystkie nasze decyzje będziemy podejmować w celu jej przedłużenia. Brian postanowił, że sprawdzi to samemu na własnym ciele. I came up with this idea. I can't trust myself to act in my best interest. So I have opted into an algorithm that takes better care of me than I can myself. Algorytm, o którym mówi, Brian nazwał Blueprintem. Miał on zagwarantować mu najlepszą formę fizyczną i mentalną w jego życiu. Jedyny haczyk to co i kiedy je, kiedy idzie spać, co robi po przebudzeniu i przed położeniem się do łóżka, będzie determinował algorytm. Johnson zatrudnił ekipę doktorów, stworzył laboratorium we własnym domu i rozpoczął serię mniej lub bardziej inwazyjnych eksperymentów mających zatrzymać jego starzenie. Przyjrzyjmy się, jak wygląda jego dzień. Zdaniem Briana, najważniejszym czynnikiem wpływającym na spowolnienie starzenia jest sen. Wstaje bez budzika, w końcu jest milionerem. Ale zasypia około 20, także kiedy otwiera oczy, jest jeszcze ciemno. Nie ma problemu, w łazience ma lampę, która udaje słońce. Ma to sens. Brian bierze pierwsze dwie tabletki. Czemu mówię pierwsze? Bo w ciągu dnia zażywa ich 111. Those are all the pills you take in one day. That's right. A przynajmniej zażywał. This is a drink that my team and I put together because I was taking over 100 pills a day. W skrócie, team Briana zamienił wszystkie smaczne tabletki na taki proszek, który zalewa się wodą i można go pić jak taki ożywczy koktajl. A wszystkie niesmaczne tabletki pozostały w oryginalnej formie. To jest akurat całkiem sprytne. No więc po tabletkach czas na pomiary. Brian waży się, sprawdza swoje BMI, puls, poziom tłuszczu, mięśni i wody w organizmie. Wraca do łóżka na terapię światłem. Potem medytacja i czas na śniadanie. Robione w takiej fajnej, podświetlanej czapce. To jedna z sześciu terapii, którą Brian stosuje, żeby cofnąć proces łysienia. No kurczę, dla mnie już jest to późno. Ale wróćmy do śniadania. A właściwie śniadania, obiadu i kolacji, bo Brian je tylko jeden posiłek. Dokładnie wyliczone 1977 kalorii. 8 godzin przed końcem dnia. Wszystko po to, żeby jego organizm zakończył trawienie, zanim jeszcze pójdzie spać. No więc Brian kończy przygotowywać śniadanie i nie jego, bo idzie na trening. Na całe szczęście siłownię ma w domu. Wiadomo. Po treningu w końcu przychodzi czas na śniadanie. Dzisiaj Brian zje w towarzystwie swojego syna. Talmadge, do you want to have breakfast with me today? How are you? Talmadge, what's happening today? What's going on? Do you want to buy a super veggie? Tak, to był kartonowy odpowiednik syna Briana, trzymający w ręce fiolkę z krwią. Nic podejrzanego. I proszę Państwa, to koniec tego, co Brian robi rano. Cała rutyna zajmuje mu od 3 do 4 godzin. Ale to dopiero początek podróży po testowanych przez niego zabiegach. I just had a laser treatment on my face. It looks like my face has a really bad sunburn. Jednym z zabiegów, którym regularnie poddaje się Brian, jest laserowe usuwanie niedoskonałości ze skóry twarzy i ciała. Do tego wstrzykuje sobie tłuszcz pod skórę twarzy, żeby zachować jej młodzieńczy wygląd i nakłuwa ją setkami mini kolców. Oto maszynka, którą Brian pobudza swój nerw błędny. Oto druga maszynka do pobudzania tego samego nerwu. To jest maszynka, którą Brian pobudza gruczoły łzowe, a to zwykłe słuchawki. Brian spędza w nich godzinę, słuchając częstotliwości, z którymi jego ucho ma problem, żeby potencjalnie odwrócić ten ubytek. Teraz pytanie, czy to wszystko działa? Żeby to sprawdzić, Brian regularnie poddaje się testom wszystkiego, co tylko się da.
No one's ever tried what we're doing before. We're trying to basically measure every single organ in the entire body and then we're trying to rejuvenate the age. Wśród rzeczy, które Brian testuje jest częstotliwość nocnych erekcji. Males and females have nighttime erections. As you age, they decrease. Wierzcie lub nie, ale jest do tego specjalne narzędzie, tak jak kostka z gumką. Maszynka sprawdza częstotliwość, intensywność i długość waszych nocnych erekcji. Myślicie, że to jest powalone? To słuchajcie tego. Brian poddaje się terapii rażenia prądem swojego prącia. You sit in a chair and then the technician uses the wand and basically shocks your penis. Ała. Terapia tworzy mikrourazy, które po zagojeniu mają wzmocnić i odmłodzić twojego członka. Jest to zabieg głównie stosowany przez osoby z zaburzeniami erekcji. Brian twierdzi, że takowych nie ma i że chce testować, jak terapia wpłynie na długość i częstotliwość jego nocnych erekcji. Jakie są wyniki? So I've been shocked. My penis has gotten like 15 years younger. Jeśli myślicie, że to przypołowy zabieg, poczekajcie. Dopiero się rozkręcamy. Wcześniej wspominałem już, że najstarszy człowiek w dziejach dożył 122 lat. I to właśnie w okolicach 120 lat dochodzimy do limitu wieku, do jakiego zdolne są nasze ciała. Ale dla Briana 120 to za mało. To really punch through the ceiling, you need to start working at the genetic level. W jednym ze swoich filmów Brian pokazuje wyprawę na ekstremalną terapię, która jego zdaniem może zmienić przyszłość ludzkości. Zabieg, któremu w tym filmie ma poddać się Brian, jest nielegalny w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Johnson i jego ekipa udała się na wyspę u wybrzeży Hondurasu, gdzie tych dwóch gagatków prowadzi firmę oferującą terapię genową. Wyglądają na doświadczonych i godnych zaufania specjalistów w swojej dziedzinie. Co nie? Dowiedzmy się, o co chodzi w całej terapii. This is me as a kid. This is a kid who was born with one of the effects of the gene therapy I'm about to do. In mice, when they received this gene therapy, they lived 30% longer. W uproszczeniu, terapia ma wzmożyć produkcję felistatyny, czyli białka, które pomaga kontrolować produkcję innych białek i hormonów, zwiększyć masę mięśniową i poprawić gęstość kości. Ale to terapia działająca na poziomie genów, z ryzykiem spowodowania nowotworów w ciele Briana. Nasza dwójka ekspertów stworzyła jednak kill switch. Mechanizm, dzięki któremu, jeśli organizm Briana źle zareaguje na zabieg, może on przez zażycie antybiotyku natychmiastowo pozbyć się molekułów DNA, które właśnie sobie wstrzyknął. Brzmi jak fabuła jakiegoś Jamesa Bonda. Pewnie dlatego zabieg nie jest legalny w USA. I dobra, terapia terapią, ale to w jaki sposób fabularnie jest poprowadzony ten film, to jest druga bajka. After flying with Blueprint creative director Kate Tolo and our cameraman Jacob, we stopped off at Miami Airport, where some people were curious about our mission. What's your goal with the gene therapy? No jasne, na pewno jakiś randomowy typ cię o to zapytał. Our next stop was Roatan Airport. But while I'd made it onto the plane, Kate and Jacob were still looking for me in the airport. They're calling our names over the thing right now. Jakaś dramatyczna muzyka, biegnięcie na samolot. Materiał stara się być jakby YouTube'owym vlogiem, mimo tego, że opowiada o nielegalnych zabiegach ingerujących w ludzkie DNA. Widać, że to nie jest dzieło umysłu prawie 50-letniego faceta. Stoi za tym ktoś inny. Rich dude doing all this crazy stuff for his health, plus measuring nighttime erections, plus penis rejuvenation with shock therapy, now in Honduras doing gene therapy. Yeah, it's quite a stack. Film poświęca tyle czasu na vlogaski, że nie starczyło już czasu na pokazanie wyników samej terapii. Dostaliśmy za to 3 slajdy z informacjami. Poziom felistatyny Ryana w ciągu 3 tygodni podniósł się o 160%. Po 6 miesiącach jego masa mięśniowa zwiększyła się o 7%, ale jego ogólna masa również wzrosła o 5%. Szybkość starzenia spadła do 0,64. Grafika twierdzi, że mogła na to wpłynąć terapia, ale nie musiała. Kto wie, to taka zagadeczka. I oczywiście to nie jest koniec szalonej terapii Ryana. Na przykład w tym filmie będzie wstrzykiwał sobie wstawy, komórki macierzyste pobrane z ciała młodego szwedzkiego mężczyzny. Zobaczmy, jak to zrobi narracyjnie. Okay, the cells just got here. We have 2 hours before they expire. Let's go. Przepraszam, czy to jest Mr. Beast czy 50-letni facet? A może to oznaka, że te wszystkie działania faktycznie go odmładzają? Nie, proszę państwa, to oznaka, że Brian zatrudnił kogoś, żeby ocieplić swój wizerunek, dotrzeć do młodszej widowni i dopasować się do kontentu, który działa na YouTube. Wśród kolejnych materiałów Briana na platformie znajdziemy klasyczny format listy. Hi friends, today I'm going to share with you 10 things that are going to change your life. Coraz częstsze memowanie z samego siebie. So genetically, I should be bald. A nawet Q&A z reakcjami na negatywne komentarze. He literally looks like a lizard person, that's the goal. Dowiedzmy się, kto i co stoi za zmianą kontentu Briana. Who is Kate to you? Kate tak odpowiada na pytanie, co robi dla Briana. I intentionally keep it very vague, because we do everything together. Ale zaraz, zaraz. Tą panią już chyba gdzieś widzieliśmy. Była tam określona jako dyrektor kreatywny. Także możecie sobie sami dodać 2 plus 2 i zgadnąć, kto wpłynął na zmianę kontentu Briana na YouTubie. Pozostaje pytanie,
dlaczego. Ale klasycznie do tego wrócimy. Słuchajcie, wspominam o Kate nie tylko w kontekście zmiany kontentu Briana. Ma ona też sporą rolę do odegrania w testowaniu algorytmu odmładzającego. To ona zostanie drugim człowiekiem, który podejmie się wyzwania życia w zgodzie z jego wytycznymi. Zadaniem Kate będzie osiągnięcie 100% jakości snu, czyli trzymanie się porannej i wieczornej rutyny Briana. Do tego przestrzeganie diety, zażywanie suplementów, ćwiczenia, zabiegi i badania mające na celu sprawdzenie jej postępów. I'm gonna be needing to manage all of my regular life, my work, my friends, my family. In conjunction with adopting this new lifestyle. Dzięki Kate, Brian będzie mógł sprawdzić, jak jego algorytm działa na zdecydowanie młodszą osobę, która w dodatku jest kobietą. I w sumie to nie wiem, czemu mówię w czasie przyszłym, bo ten eksperyment już się wydarzył. You're day 90 now. Yes. How long are you gonna do it for? That's the thing. It's an algorithm, so that was definitely something I was conscious of. This is maybe one of the last decisions I really made. W tym klipie Kate wspomina, że trzyma się algorytmu już 90 dni, ale wkrótce będzie miała dla nas update. Po 3 miesiącach życia w zgodzie z algorytmem rezygnuje z najbardziej uciążliwej jego części. Pozostaje jedynie przy diecie, ćwiczeniach i spaniu. A dlaczego? It takes a ton of time, money and resource to be able to do it to that extent. Okazuje się, że milioner ma więcej czasu na eksperymenty medyczne niż zwykły człowiek. Szok. Ale proszę Państwa, Kate i Brian nie są jedynymi osobami, które testują wpływ blueprintu na ich zdrowie. Your father, 75 years old. He's not gonna live forever. Or is he? Yeah, it's impossibly hard for me to reconcile. Brian stara się wykorzystać zdobytą przez siebie wiedzę, żeby przedłużyć życie swojego ojca. Ojca, z którym od najmłodszych lat miał dość skomplikowaną relację. Richard Johnson zostawił swoją rodzinę krótko po narodzinach Briana. I knew my father was on drugs at the age like 7 or 8. And I would call him when I knew he was high. Na przestrzeni lat Richard pozbył się problemu z nałogiem i wrócił do życia syna. Ale utracone lata widocznie bolą Briana. Do tego stopnia, że nie cofnie się przed niczym, żeby przedłużyć życie ojca. I've been looking at these plasma exchanges, and there's some interesting studies going on right now with cognitive decline, Alzheimer's, and the things like that. If you were interested in doing this, I'd be more than happy to donate my plasma to you. That's how it happened. Johnson chciał przetestować na ojcu transfer osocza krwi i sprawdzić jego wpływ na odmładzanie. Ale jak się okazuje, nie tylko Richard i Brian mieli wziąć udział w teście. I was talking to about this to my son. I was like, hey, I may give up a liter of plasma to my dad. And so my son is like, cool, can I be involved? Nie wiem jak wy. Ja mu wierzę. Tak było. Także proszę Państwa, sprawa wygląda tak. Brian, 46-latek, miał przyjąć osocze od swojego 17-letniego syna. Za to Richard, dziad po 70, miał dostać osocze Briana. Brzmi to mrocznie. I przypuszczam, że gdyby którykolwiek z nas, normalnych ludzi, miał zdecydować się na taki zabieg, to zrobilibyśmy to po cichu, w sekrecie, tak żeby nikt się nie dowiedział. Brian natomiast nakręcił vloga i zaprosił na wycieczkę reportera Bloomberga, żeby napisał o tym artykuł. Dziadek, ojciec i syn zrobili sobie słodką rodzinną sesję, a potem poszli wymienić się krwią. Thanks for the plasma. No worries. Myśleliście, że wasze zjazdy rodzinne są powalone? Oto jak zaczyna się film Johnsona o tym teście. Well, the science is actually pretty fascinating. Regular transfusions of the blood of a younger, physically fit donor can significantly retard the aging process. The vampire insane. Brian Johnson. Brian Johnson. Brian Johnson. He calls himself the world's most measured human. He's spending $2 million a year on a team of 30 doctors. I to nie jest jedyny raz, w którym Johnson śmieszkuje z tego testu. Brian niejednokrotnie wspomina o nim m.in. w swojej książce czy innych materiałach. Za każdym razem obraca to w żart. I tych wzmianek o synu w worku na krew jest tak dużo, że aż zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem celowy zabieg, żeby zwrócić uwagę mediów i internetu na Johnsona i jego działania. Szczególnie, że terapia okazała się nieskuteczna i Johnson już jej nie kontynuuje. A mimo to nadal o niej mówi. Tylko po co Brian chciałby mieć więcej rozgłosu dla projektu, który realizuje eksperymentując na własnym ciele? Pamiętacie film, w którym Kate żegna się z tą upierdliwą częścią życia w zgodzie z blueprintem? W tym samym filmie dostajemy odpowiedź, dlaczego Johnson zmienił sposób pokazywania swojej podróży do fontanny młodości, dlaczego zaproponował Kate udział w eksperymencie i dlaczego zależy mu na rozgłosie i atencji mediów. Over the last couple of weeks we've made the decision to go headlong into getting this out to as many people as possible. Tak jest. Blueprint ma trafić do mas. Do nas, plebsu. Brian zstępuje ze swojej willi na wzgórzach Los Angeles i w ręku trzyma klucz do wieczności. Hi friends. So Blueprint has a product out that's available for purchase. And I've been delicate in talking about it because I haven't wanted to cross a line to say go buy this thing because my relationship with the world over the past 3 years is giving everything away for free. To się zgadza. Brian udostępnia na swojej stronie wszystkie wyniki testów za darmo. No dobra, to zobaczmy, co chce nam sprzedać Brian. 8 tabletek dziennie, specjalna oliwa z oliwek oraz białko i koktajl długowieczności. Aż ciśnie się na usta klasyczny YouTube'owy komentarz. Co? Pieniążki się skończyły?
Ale szczerze, wątpię. Brian mówi, że chciałby, żeby Blueprint był dochodowy, ale mimo wszystko udostępnia na stronie darmowe instrukcje, jak przygotować każdy z jego produktów w domu. Przygotował też argument dla nas, hejterów. If you think I have ulterior motives, that's fine. Cool, go do your thing. But for those of you who trust me, which you should, because I am trustworthy. Jak coś to nie jest mój edit, to jest wstawka prosto z filmu Briana. Także proszę Państwa, to już jest oficjalne. Brian się sprzedał. Ale czy jego widowni to przeszkadza? Chyba nie, bo w czerwcu tego roku jego kanał na YouTubie przebił 1 milion subskrypcji. Chłop zaczyna organizować eventy dla celebrytów i zwykłych fanów jego idei. Piszą o nim gazety, youtuberzy nagrywają wideo eseje, chłop robi rundkę po wszystkich popularnych podcastach, do tego pisze książkę, w której znajdziemy mnóstwo niepokojących fragmentów. My friends and family nicknamed me Zero, and it stuck. But before we get there, I must tell you about this Brian Johnson guy and how he died to make room for Zero. Brian przedstawia wizję tego, co chce stworzyć swoimi działaniami. Jego nowym hasłem, mającym zamknąć w dwa słowa całą ideologię, jaką reprezentuje, staje się Don't Die, nie umieraj. W jego książce możemy słyszeć takie twierdzenia. Death might no longer be inevitable. Ale zastanówmy się, czy wyniki wszystkich jego działań dają mu podłoże, żeby samemu wierzyć w te słowa. Dla przykładu tutaj Brian chwali się spowolnieniem procesu starzenia. Years ago, I sold my company Braintree Venmo for $800 million. I've been spending those millions trying to reduce my speed of aging, and I just achieved a personal best, 0.64. That roughly means that for every 12 months that pass, I only age for 7.6 months. Ale po pierwsze, jest to tylko spowolnienie procesu starzenia, nie jego zatrzymanie czy odwrócenie. Po drugie, poziom ingerencji algorytmu w życie Briana jest tak duży, że chyba żaden z nas nie zdecydowałby się na taki proces. Nawet Kate wytrzymała tylko 90 dni. Chłop poświęca większość swojego życia na przedłużenie swojego życia. Make it make sense. Po trzecie, nad każdym z nas wisi genetyczna bariera. Limit naszego potencjalnego maksymalnego wieku. Czy nawet znaczne spowolnienie starzenia naszego ciała i mózgu jest w stanie pokonać przekazane nam geny. No i w końcu po czwarte, większość algorytmu Briana mówi o rzeczach, o których i tak wiemy. Czy Brian przypadkiem nie sprzedaje nam po prostu pięknie opakowanej, powszechnej wiedzy o tym, że sen, zbalansowana dieta i ćwiczenia fizyczne są dla nas dobre? Nie mam dla was jednoznacznej odpowiedzi, ale mam jeszcze jeden wątek, który dodaje całej sytuacji pikanterii. Pamiętacie, jak wspominaliśmy o pierwszej firmie Johnsona po sprzedaniu Braintree? Nazywa się Kernel i działa nieprzerwanie od 2016 roku. Ale czym się zajmuje? Kernel is a way for us to use science and data to build our best cognitive existence. Brian twierdzi, że jako gatunek już dawno osiągnęliśmy limit naszych zdolności poznawczych. Jedyne, co nas różni od naszych przodków, to narzędzia, którymi się posługujemy. Do tego rozwój sztucznej inteligencji jest tak szybki, że najlepszym wyjściem dla nas jako gatunku jest połączenie się z nią, cokolwiek to znaczy. As we evolve with AI, we want this evolution to be fast and quantified. And I thought if we could build a high bandwidth brain interface and connect ourselves with AI, we'd be able to evolve ourselves with much greater accuracy and do so in a methodical way. Kernel zajmuje się tworzeniem takich futurystycznych hełmów, które są w stanie odczytywać informacje o impulsach elektrycznych w naszym mózgu. Po założeniu zbierają dane o wzorcach aktywacji całej kory mózgowej. Ale czy misja Kernela ogranicza się do zbierania informacji? Posłuchajmy, jak Kate mówi o jej wizji przyszłości, mając na uwadze to, że przed Blueprintem pracowała też w Kernelu. I felt very strongly the only way to proceed forward as a species would be to latch ourselves onto AI and to merge with AI in some way. Słuchajcie, nie usłyszycie teraz z moich ust teorii spiskowej, w której Brian Johnson tworzy interfejs do sczytywania informacji z naszego mózgu, żeby potem w przyszłości, w perspektywie lat, scalić go ze sztuczną inteligencją. Ale nie da się ukryć, że sam Johnson u podstaw tworzenia Kernela mówi o szerszym zastosowaniu tej technologii niż tylko opisywane na oficjalnej stronie cele medyczne. Imagine if I had a tool to interface with my brain, where I could walk a mile in someone else's shoes. What if I could feel what it was like to be you? What if I could understand your contextual framework? What if I understood your memories and your emotions? Oczywiście to tylko przemowa i to z 2017 roku, że mogła się zestarzeć, w przeciwieństwie do Briana. Ale mam też dla was fragment książki opublikowanej przez Briana 2 miesiące temu. The future of our well-being might be similar. Magic. Happening behind the scenes, data from our bodies will be streamed real time. Podsumowując, Johnson pokłada bardzo dużą nadzieję w rozwój tej technologii, szczególnie we współpracy ze sztuczną inteligencją.
Także Brian naprawdę może wierzyć, że z czasem dokona przełomu, który pozwoli mu przełamać tę barierę 120 lat i dożyć tych 200 czy 300. Ale czy patrząc na niego widzimy egomaniaka chcącego odzyskać utracone przez depresję lata młodości? Może zdesperowanego syna chcącego uratować przed śmiercią własnego ojca? Czy może wizjonera i filantropa, który swoimi działaniami może przyczynić się do wydłużenia długości i jakości życia wielu z nas? Wszystkie te zdania mogą być prawdziwe i przypuszczam, że po części wszystkie są. To, że Johnson eksperymentuje na własnym ciele i udostępnia wszystkie wyniki, działa na jego korzyść. Cel, który sobie obrał, ma wartość dla nas wszystkich. Tak długo, jak nie będziemy kupować jego diety pudełkowej, nie możemy na tym nic stracić, a możemy jedynie jako ogół zdobyć wiedzę o przedłużeniu naszej żywotności. Także nie wiem. Chyba git. Proszę Państwa, z tą myślą Was zostawiam. Tu jest mój poprzedni film, kliknijcie i koniecznie subskrybujcie.